Dziękuję bardzo, pani marszałek. Pani minister, tuż z tych informacji, które zaprezentowała tutaj pani poseł Rafalska, wynika bardzo wyraźnie, że tak zwany program żłobkowy, no może nie poniósł klęskę przez te dwa lata, ale na pewno jest to bardzo wyraźna porażka i parametrami, które określają tę porażkę, to jest znacznie mniejsza niż zakładano liczba miejsc żłobkowych, które powstały w tym okresie, znacznie mniejsza, to jest, nie wiem, 1/4 w przybliżeniu. I po drugie, wzrost opłat rodziców za żłobki. Średnio 30-procentowy, ale w wielu przypadkach, szczególnie dużych miast, po prostu drastyczny. Więc konkluzja jest chyba taka, że bez pieniędzy dodatkowych, wyraźnych, wyraźnie większych niż do tej pory, skierowanych do samorządu, tego programu zrealizować się nie da. Więc ta nowelizacja poszerzająca jeszcze możliwości korzystania z tych pieniędzy, chociażby przez osoby fizyczne, no powoduje, że tych pieniędzy w samorządach będzie jeszcze mniej niż było do tej pory. Więc podsumowując, mam pytanie, czy rzeczywiście państwo chcecie realizować realistyczny program wzrostu liczby żłobków i obniżenia opłat rodziców za te żłobki? Czy jest to program papierowy, który rzeczywiście nieźle się prezentuje, natomiast nie daje rezultatów, o jakich państwo piszecie w uzasadnieniu? Dziękuję bardzo.